Muzea, podobnie jak inne placówki kultury, przygotowują się do ponownego przyjęcia gości. Zamknąć było łatwo, ale powrót do normalności potrwa, zgodnie przyznają kieleccy muzealnicy. Placówki muszą opracować nowe zasady zwiedzania. To wymaga czasu. Poza tym, że my jesteśmy, czy muzea będą przygotowane zgodnie z przepisami, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, musimy się też liczyć z tym, żeby nasz widz miał takie czysto osobiste poczucie bezpieczeństwa. Otwarcie placówek za dwa tygodnie to wersja optymistyczna. Muzealnicy z całej Polski wymieniają się doświadczeniami i próbują wypracować schemat działań. O wskazówki, jak przygotować się do otwarcia ekspozycji, kierownictwo muzeów będzie pytać Sanepit. Muzeum ma przygotować swój pomysł na wdrożenie zabezpieczeń i, i czekamy na ustosunkowanie się do tego. My jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć w jaki sposób będziemy wszystkie te wytyczne spełniać. Dokładnie w tej chwili nad tym pracujemy. Liczymy na no, wyrozumiałość, ale też liczymy na y, rzetelność i, i nas samych, żeby to wszystko było zgodnie ze wszystkimi zabezpieczeniami. No, bezpieczeństwo to jest priorytetem dla wszystkich. Wiadomo, że będzie obowiązywać ograniczenie liczby zwiedzających dla utrzymania bezpiecznego dystansu, a także dezynfekcja. Jednak muzealnicy mają wiele obaw, ponieważ niektóre wystawy mają interaktywny charakter, a zbiory bezcenne. Pytań nie brakuje: jak zdezynfekować salę po wizycie kilku, kilkunastu osób w taki sposób, żeby nie ucierpiały eksponaty, a zachowane było bezpieczeństwo. W Muzeum Historii Kielc czas pandemii wykorzystano na wcześniejsze przeprowadzenie prac konserwatorskich na stałej wystawie, która nie zostanie udostępniona w najbliższych tygodniach. Natomiast, jeśli się uda, to od 19 maja dostępna będzie ekspozycja poświęcona Hucie Ludwików. Dzień dobry, muzeum w gościnie numer 29. Kielckie muzea wciąż zapraszają do korzystania z bogatej oferty zwiedzania online. Niekiedy muzealnicy łączą siły i wspólnie zachęcają do spotkań w sieci. Parę dni temu na naszego Facebooka Muzealnego trafiły eksponaty, które były prezentowane już w muzeum. O terminie otwarcia, a także o wszystkich zmianach w funkcjonowaniu placówek muzea będą informować na bieżąco.